W Suchym Lesie odbył się koncert galowy Wieczór z Wojciechem Bogusławskim. Okazją była 230. rocznica wystawienia sztuki Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. Wojciech Bogusławski, urodzony na terenie dzisiejszej gminy Suchy Las, to jeden z ojców Polskiego Teatru Narodowego w epoce oświecenia. Repertuar wyłącznie współczesny, znaczy ówczesny współczesny. Graliśmy po włosku, francusku, polsku, w zależności od potrzeb tekstów. Publiczność w Sucholeskim Centrum Kultury w roli Bogusławskiego obejrzała Piotra Napierałę. Pieśni śpiewał baryton Maciej Ogórkiewicz. Zaprezentowała się też między innymi Kapela Zamku Rydzyńskiego, Zespół Tańców Historycznych Poznania Baroka oraz Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie.